your organization. We will start with questions in English, and we will begin with Eleanor. Hi, Eleanor Crooks from PA. Congratulations. You look so calm out there. Did you feel calm or not? I mean, thank you so much. Yeah, obviously I was a little bit nervous. I mean, playing against Roger in a Grand Slam quarterfinal, it's a very big thing for me. So, but I was trying to stay as calm as I could. Eleanor, go ahead. I think she's muted. I've already asked my question. I think it's someone else's turn. Thank you. We'll go to Craig. Look, as the match progressed, what was it feeling like? I mean, when you were down 1-4 in the second set, you came back. Was the at that stage that you felt you could really go ahead and close the match out and move into your first semi-final? Yeah, I mean, I was trying always to believe myself during the match and just trust my game and stay as aggressive as I could, and that's what I was trying to focus on throughout the match. Thank you. We'll go to Willie, ESPN. Congratulations. Thank you. What was your discussion with Roger at the net? And what were your thoughts as you left the court realizing you had beaten Roger Federer? Yes, I mean, so Roger was congratulating me and wishing good luck for the next matches. So that was the discussion after. I mean, obviously, walking off the court, realizing that I won against Roger, I mean, just kind of dream come true, especially here on grass in Wimbledon. So felt so special with the crowd around as well. Thank you. We'll go to Tenyu. Hi, Hubert. Tanush Jakina from First Coast. Congratulations on the win. I just want to get an idea. Did you approach this match any different to what you otherwise would, considering what was on offer and the occasion as well? I mean, I was trying to approach this match. Obviously, I knew it's a quarterfinal and against Roger, but I was trying to focus on the with my coach CB on the game plan, or to what should I do today to be able to compete against Roger. Thank you. We'll go to Rene. Yes, I'm Rene Stauffer from Switzerland. Congratulations. Thank you. How do you explain that you lost in Stuttgart against the Swiss called Dominic Stricker, and then you come to Wimbledon and beat the Swiss called Roger Federer? Yeah, I mean, in Stuttgart, actually, Dominic played good match. Obviously, it was my first match on grass, and didn't play on grass for a while so coming into that match didn't have like much confidence, much grass court game, and here after winning a couple of matches, I really gained confidence, gained momentum, and I believed in myself a lot before that game today. Francesco. Hi, Hubert. Congrats for the victory. Some time ago, your coach, Craig, said that your game was similar to Andy Murray, and now you're achieving your best performance in a Grand Slam in grass. Do you consider Andy as a reference in your game, and would you say that your coach was like some kind of guru?
Yeah, I mean Andy is unbelievable player, like what he has achieved, and I mean he was number one in the world, winning many Grand Slams, so obviously like being compared to such a great player, it's special. But yeah, I mean I'm trying also like to develop a little bit of my style. Obviously the way I play is a bit different, but obviously I mean Andy is an amazing player, and it's nice to be compared to such a great players. Eleanor. I know you talked about this a little bit yesterday, but how much do you think having played on center court yesterday helped you today? I think it helped me a lot, actually, feeling the atmosphere, feeling the court there, obviously playing against Roger. Here in Wimbledon, it's always special with the crowd cheering so much. So that I haven't experienced yesterday, but playing on the court, feeling the court helped a lot. Thank you. We will switch to Polish now. We will take our first question from Cesare. Thank you very much. Hubert, wielkie, wielkie brawa. Już nie wiem, jak można ci gratulować tego. Powiedz na początek o tych emocjach. No, jak to jest, bo wychodzisz, idol z młodości, wielki tenisista, pełny kort, publiczność. Jak ty nad tym zapanowałeś? No bo i nie wiem, czy wiesz, że to po raz pierwszy Roger w historii przegrał 0-6 seta na kortach Wimbledonu. Dużo rzeczy się dziś wydarzyło. Powiedz właśnie o swoich emocjach. No na pewno wychodząc na kort czuje się człowiek lekko zdenerwowany, szczególnie że gra się z Rogerem tutaj na Wimbledonie i przy tej niesamowitej tutaj atmosferze, przy całej publiczności, powiedzmy samo granie jest ogromnym wydarzeniem i powiedzmy no starałem się skupić na tym co mam robić i jak grać dzisiaj. Czy masz takie poczucie, bo przecież przez lata obserwowałeś Rogera, jego majestrię, grał po mistrzowsku, no ale ty dzisiaj tak zagrałeś, to jest właśnie niesamowite. Tak, no mega się cieszę z dzisiejszej dobrej gry, bo uważam, że naprawdę zagrałem super mecz, chociaż wierzę, że mogę grać jeszcze lepiej. Agnieszka? Cześć Hubert, oczywiście ogromne gratulacje. No to co tutaj powyprawiałeś, to już trudno cię pytać o to, czy się jakoś ta trawa i Roger ci przeszkadzał, bo sam udowodniłeś swoją grą, że niespecjalnie. Natomiast mam pytanie trochę na zaś tradycyjne, jeszcze twojego rywala nie znamy, więc jakbyś mógł powiedzieć, czy wolisz ze swoim dobrym przyjacielem Felixem, czy chyba również kolegą Mateo się zmierzyć w kolejnej rundzie? No na pewno fajnie byłoby zmierzyć się z Felixem, jako że często razem gramy debla i gdybyśmy mogli walczyć o finał Wielkiego Szlema przeciwko sobie, byłoby to niesamowite. A możesz powiedzieć co nieco o taktyce na ten dzisiejszy mecz? Czyli na pewno no, starałem się nie dawać Rogerowi przejmować inicjatywy i samemu być agresywnym i tak naprawdę na tym się skupię, żeby powiedzmy no, za bardzo Roger, nie dawać mu szans do ataku. Peter? Hubert, a czy ty postrzegasz to dzisiejsze swoje spotkanie jako jedno z najlepszych w ogóle w karierze? Bo nie co dzień wygrywa się z Rogerem w trzech setach, zdarzyło się to po raz pierwszy od 19 lat. Dla niego czy po prostu jako najlepsze na trawie, a kiedykolwiek przypominasz sobie lepsze spotkania? I jakbyś porównał te dwa spotkania z Indian Wells i teraz z Wimbledonu, no bo to oczywiście były dwa różne światy pewnie. No to na pewno, no powiedzmy musiałem zagrać dzisiaj na świetny mecz, żeby móc walczyć z Rogerem. Jeżeli chodzi o porównanie do meczu sprzed ponad dwóch lat, no to jednak to doświadczenie, które zebrałem przez powiedzmy dwa lata grając na turze jest ogromne i to też dodało mi mnóstwo pewności i też miałem dużo wiarę w siebie przed tym meczem, że uda mi się wygrać. A o czym sobie pomyślałeś od razu po meczu? Tak, bo wiadomo, z Rogerem Federerem nie wygrywa się na co dzień, więc co sobie pomyślałeś od razu, gdy ten mecz się zakończył?
No, ucieszyłem się ze zwycięstwa po prostu. We'll return to Caesary. Thank you very much. Hubert, grasz wyśmienicie. Wygrałeś tutaj już tyle spotkań. A mam takie pytanie. Pamiętasz, kiedy po raz pierwszy zobaczyłeś mecz z kortów Wimbledonu, obserwowałeś sobie, pewnie już grałeś w tenisa, patrzyłeś na tę trawę. Masz takie wspomnienia z dzieciństwa? Czy jak no na pewno powiedzmy z dzieciństwem to oglądałem te mecze na trawie na Wimbledonie, jak grali, może nie mam konkretnych jakichś powiedzmy, że pamiętam, że tego dnia oglądałem, na pewno to, jak Łukasz wygrał debla, było niesamowite i to też jak grali razem z Jerzykiem ze sobą w ćwierćfinale Wimbledonu. Agnieszka? Ja jeszcze zapytam trochę o taki luźniejszy temat. Wiemy dobrze, że jesteś panem motoryzacji i tam się czasem odprężasz oglądając Formułę 1, ale dość blisko ciebie na stadionie Wembley teraz się toczą najważniejsze mecze Euro. Oglądasz? Masz jakieś swoich faworytów, ulubieńców z tych zespołów, które zostały w stawce? Tak, no tutaj no jestem, że oglądam jak mam czas. No teraz tutaj jestem w Anglii, więc oczywiście kibicuję drużynie angielskiej. And we'll take a final question from Peter. Hubert, ja chciałem na sam koniec zapytać się o te twoje rutyny, bo wiadomo, każdy tenisista ma jakieś swoje rutyny. I czy twoje podejście przed tym meczem z Rogerem czymkolwiek się różniło względem przeciętnego dnia przygotowawczego do spotkania i jak to będzie wyglądało przed tym meczem półfinałowym? Przygotowuję się za każdym razem tak samo do każdego kolejnego meczu. Powiedzmy, no, rozgrzewam się, jem, dbam o to też, żeby powiedzmy był jakiś czas po zjedzeniu. Żeby wszystko strawić, no i powiedzmy rozgrzewka przedmeczowa, fizyczna i tyle, i wyjście na kort. Thank you, that will conclude the press conference. Thank you, dziękuję bardzo. Thank you so much for everyone. Thank you. Thank you so much.